Witajcie kochani, Kuba Midel, Akademia Bogactwa, ciąg dalszy wideobloga o biznesie, o nieruchomościach i o równowadze finansowej. Sporo osób zapisuje się teraz na szkolenia z nieruchomości, sporo osób na szkolenia z biznesu. Mój wniosek jest taki, że nie zaczniecie inwestować w nieruchomości, póki nie będziecie mieli albo bardzo dobrej pracy, albo dobrze ustawionego biznesu i jeszcze za sobą jakiejś oszczędności czy zdolności kredytowej. Temat dzisiejszego odcinka zaczynamy niestety minorową nutą, smutną nutą, ciężką i poważną, ale będą to wady własnego interesu. Po 15 lat prowadzenia równolegle kilku firm, niektórych z dużymi finansowymi i organizacyjnymi sukcesami, uważam, że jestem w stanie sporo o tym powiedzieć. Przez te paręnaście lat śledziłem losy firm, rodziny, znajomych, bardzo wielu najemców. Przez moje umowy przewinęło się, nie wiem, 200 ludzi. Tutaj Piotr, zerknij proszę na biurowiec, w którym mam raptem półtora piętra, gdzie wynajmuję 35 gabinetów, ale i tutaj na piętrze się przewinęło sporo osób, jednym czy drugim, na innych piętrach i tak naprawdę, no ponieważ obserwuję ten świat biznesowy i się nim interesuję od 20 lat, wnioski na karteczce spisałem, za chwilkę się z Wami podzielę. Czym jest własna firma? Tutaj na przykład w biurowcu mamy Rainbow Tours, biuro podróży, które rozrosło się do dużej spółki giełdowej, ale mamy też wielu najemców, którzy pracują sobie w gabinecie 17-metrowym i również się rozwijają, również ich zasięg nierzadko jest w ogóle ogólnoświatowy. Mała firma, duża firma, podobne problemy. Zaczynamy odcinek, zapraszam Was do biurowca. W międzyczasie chciałbym, żebyście zobaczyli, jak przebiega remont. Widzieliście w styczniu, jak tutaj jeszcze były roboty. Zaczynaliśmy, teraz jesteśmy już na końcówce. Widzicie tutaj, jeżeli możesz Piotr delikatnie pokazać, ściany już są obłożone, zobacz, betonem, wymieniona podłoga, mamy wycieraczkę, mamy drzwi przesuwne, to są no, gigantyczne koszty, jako wspólnota zapłaciliśmy tutaj bardzo duże pieniądze, ale myślę, że ten adres Piotrkowska T70 będzie tak dobrym adresem, jak był 20 lat temu. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tutaj podpisaliśmy jako biurowiec umowę najmu z człowiekiem, który będzie prowadził nam bufet. Z tym panem Emilem chciałem się też zobaczyć i zapytać go, jaki ma plan. Póki co jest tylko pusta przestrzeń, może w przyszłości zobaczymy, co będzie dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Okej. Jedziemy na 10. piętro, na jedną z inwestycji, tak jak Wam opowiadałem, kredytowaną. Zostało raptem 7 lat, czyli za 7 lat zacznie to bardzo dobrze pracować, ale dzisiaj temat odcinka własna firma. Powiem Wam, w głowie jest tak wiele, jeżeli nam ktoś przerwie, to za chwilkę wrócimy. Tu Piotr, zerknij kamerą, tu też własne siedziby różnego rodzaju firm. Drugie. To jeszcze zrobimy reklamę. O, może na trzecim. Żona zapisała się na kursy księgowości, bo widzi w tej pracy menedżerskiej, że ma odrobinę braków. Tu proszę CSK, Centrum Szkolenia Księgowych. Pozdrawiam serdecznie Tomka i Malinę, właścicieli, a żonie życzę powodzenia na sobotnim egzaminie z księgowości. Tutaj zobaczcie tą dużą spółkę Rainbow. Ja przez ostatnie lata obserwuję jako sąsiad, jak pięknie ta firma się rozrasta, jak dobrze prowadzi swój marketing. Kiedyś nie korzystałem z ich usług, natomiast rodzina korzysta i ja chyba również zacznę. Tutaj też możesz zerknąć na logotypy, tu też wiele firm jest zarejestrowanych, a my pójdziemy sobie na odcinek. Jeszcze Wam pokażę, jak działają firmy. Jeden z najemców, z którym się zaprzyjaźniłem. Adasia nie ma? Właśnie jest, bo jest tam, właśnie przyszedł. Czy jest kierownik? Dzień dobry. Cześć kierowniku. Wszystko jest live. Akademia. Adaś, oglądasz Akademię? Tak. 56 odcinków było do wczoraj, więc nie teraz. Bardzo fajnie. Słuchajcie, pokazujemy biznes od kuchni. Tutaj masz swoje włości z tej strony, tutaj mamy gabinet ten centralny. Adam, trzy słowa może, chodź, jeżeli możesz. Powiedz tylko o Ayot Promotion,
powiedz o tym portalu wynajmy, bo ja za chwilkę będę mówił o wadach własnej działalności, okay. Że nie jest to takie proste. Tylko się pochwal, co robisz. Ja zajmuję się nieruchomościami, inwestuję, mamy biuro pośrednictwa. Myślę, że jedno z lepszych w Łodzi. Czy tą markę możemy pokazać? Oczywiście, proszę. Pytacie się o zarządzanie najmem. Zróbmy małą reklamę Adamowi. I stworzyłeś tą stronę wynajmy.pl? Tak, budujemy największy portal najmu w kraju, żeby było wszystko, nie tylko nieruchomości, auta, ale ciuchy, sprzęt budowlany, sprzęt eventowy. Czyli dzieje się. Staramy się. Rzut oka na Łódź. Gratuluję Ci w ogóle, Adam, bo masz jeden z fajniejszych gabinetów z bardzo dobrym widokiem. Dobry widok z okna, dobry widok w przyszłość. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Działaj, to nie był wywiad, żeby nie było, że jestem znowu, prawda, był zły wywiad. To była tylko mała promocja kolegi. Idziemy kręcić odcinek. Powodzenia. Dobrego dnia, panowie. Cześć. Także widzicie, że portal można zbudować w 25-metrowym gabinecie. Można zarządzać, nie wiem, 300 mieszkaniami, mając 10 rozsądnych chłopaków, tak jak robi to chociażby Adam. I tu różnego rodzaju firmy usługowe, których w Polsce są setki tysięcy. Jednym idzie lepiej, drugim idzie gorzej. To jest taki mały pokój spotkań. A my przejdziemy sobie do bardzo małego gabinetu. Chyba zamknę okno, bo na dole są jakieś roboty ziemne. Ale zaczynamy na bardzo poważny odcinek wady własnej firmy. Zatem zaczynamy wady własnego biznesu. Będzie oczywiście odcinek o zaletach. Ale dzisiaj, zwłaszcza dla osób, które zaczynają interesy, które otwierają firmę, swojego rodzaju przestroga, skłonienie do refleksji, jakich błędów uniknąć, w którą stronę iść, w którą stronę nie iść. Wiedzę swoją opieram o własne doświadczenia i doświadczenia kolegów, którzy mają 60 lat i doświadczenia swojego biznesowego na przykład lat 40 i również ich wnioski. Jeśli chodzi o założenie w ogóle firmy, to dobrze wiecie, że dzisiaj firma to jest pieczątka, to jest zarejestrowanie firmy gdzieś tam w urzędzie miasta czy w urzędzie gminy, to jest wyrobienie sobie NIP-u w urzędzie skarbowym. Nie wiem, czy to już nie jest połączone, kiedyś musieliśmy jechać do urzędu statystycznego po REGON. No i tak naprawdę wyrabiacie sobie pieczątkę, macie firmę, możecie fakturę wystawiać, możecie faktury brać. Jak się uczyliśmy, zbieramy faktury kosztowe, wystawiamy faktury przychodowe. Górka, która zostanie, nazywa się zyskiem, jest dla Was. Natomiast w teorii, jak czytacie sobie książki, chodzicie na szkolenia, studiujecie, to wszystko jest łatwe. Niestety realia bardzo weryfikują Wasze pomysły, Wasze życie, Wasze zdrowie, Wasze rodziny, Wasze dzieciaki. No również niestety będą weryfikowały Wasze wielkie biznesowe plany. Dzisiaj jest odcinek, tak jak powiedziałem, na dole chłodny, ale musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Zwłaszcza, że tak też mówię, myślimy o nieruchomościach, myślimy o ciężkich inwestycjach, żeby zarobić pierwszą kasę, firmy trzeba otworzyć. Pierwsza wada własnego biznesu jest taka, że w przypadku etatu idziecie sobie na 8 godzin do pracy, w przypadku biznesu będziecie tak naprawdę pracować całe 24 godziny na dobę. Przedsiębiorca nawet przed zaśnięciem, czy idzie sobie spać, ale idzie spać z problemami i wstaje również z pewnego rodzaju problemami. To mogą być problemy pozytywne, czyli jak rozwiązać dany problem, ale nigdy nie będzie tak, że skończycie pracę o godzinie 16 i powiecie koniec. Są osoby, które próbują tak robić. Sam od wielu lat próbuję tak zrobić, zwłaszcza po przeczytaniu jednej książki, 4 godziny tydzień pracy, o której zresztą też Wam opowiem, zupełnie rozgrzeszyłem się z tego rodzaju postępowania. Nauczyłem się rzeczywiście zamykać komputer o którejś tam godzinie, czy w ogóle go nie otwierać, ale w fazie rozwoju firmy lub kiedy macie firmę rozbudowaną i kilkudziesięciu czy kilkuset pracowników, niestety nie będzie Was stać na tego typu ruchy. Praca 24H. Druga sprawa, ciągłe inwestowanie w firmę. To jest tak, że na początku banki Was kuszą, że dadzą Wam na rozwój, nie wiem, 500 tysięcy złotych,
albo dostaniecie z Unii 40 tysięcy złotych na komputer, samochód czy na telefon i będzie ok. Firma to jest coś takiego w odróżnieniu od pracy, że w pracy zarabiacie na przykład 4500 zł. To jest wasz tak naprawdę zysk. I to są, o przepraszam, jedno zero dodałem, to już za dobra pensja by była, 4,5 tysiąca. Natomiast we własnej firmie, jak przyjdzie wam do kasy 45 tysięcy, no jakiś macie zakład usługowy, czy jakąś małą firmę handlową, na tym zrobicie sobie, nie wiem, 10 tysięcy waszego zysku, to te 10 tysięcy siłą rzeczy będziecie w jakiejś mierze dalej pompowali firmę i w obroty. W trzecim punkcie chcę powiedzieć tak na szybko, że jak rozmawiam już z dużymi wilczurami biznesu, jak rozmawiam z rówieśnikami, to firma po 5, 10, 15 latach prowadzenia przypomina nam taką maszynkę do mielenia pieniędzy. Z jednej strony wpływa kupę kasy, z drugiej strony następnego dnia wypływa. To jest nawiązanie do kolejnych punktów, ale zobaczycie, czy wiecie, jako praktycy biznesu, bo oglądają nas i osoby, które wchodzą do tej rzeki i te, które w tej rzece czują się dobrze i pływają od lat, że firmę mogę spokojnie dzisiaj ochrzcić nazwą po prostu mielarnia pieniędzy. W moim przypadku tak się dzieje. Nieruchomości stały się takim wentylem bezpieczeństwa, że załóżmy wpływa 30-40 tysięcy i po prostu je widzę. W przypadku firmy handlowej czy usługowej wpływa dużo, dużo więcej i tak naprawdę podobna ilość wypływa. Ten czysty zysk, często przedsiębiorca tego czystego zysku zwykle nie widzi lub widzi go tylko w dokumentach księgowych. No a dokument księgowy, a kasa to są niestety dwie różne rzeczy. Stąd punkt czwarty, ciągła dbałość o płynność finansową. Firma, powiem wam, że firma, czy to mała, czy to duża, w sensie takim ekonomicznym i w sensie organizacyjnym, niewiele się tutaj będzie różniła od gospodarstwa domowego. Macie gospodarstwo domowe, macie dom, tutaj sobie, nie wiem, zrobimy firmę i tutaj macie jakiś budżet, tutaj macie jakiś budżet, natomiast ciągle ten budżet trzeba spinać. Zamysł mojej akademii jest po pierwsze taki, żeby ten budżet wam się w miarę spinał. Zamysł jest taki, żeby wyjść poza jak gdyby te ramy spinania budżetu, tylko żeby wręcz jakieś nadwyżki powstały i żebyście z te nadwyżki mogli dalej inwestować, ale we własnej działalności zobaczycie, jak ciężko się płynie po tej tafli. Dużo wiedzy, dużo finansowej wstrzemięźliwości, żeby się po prostu w pierwszym, drugim, trzecim roku działalności nie wywrócić. Piszą tam w statystykach, że 1 na 5 firm bardzo szybko upada, jakiś sukces osiąga 1 na 10, a tak naprawdę przez wiele lat to 1 na 50 czy 100 firm w ogóle przetrwa. Więc niech to wam da do myślenia, jak niewiele osób w danej firmie czy w danej branży w ogóle wytrwa. Trudno się odkłada pieniądze ze swojej firmy, właśnie powiedzieliśmy. Koszty nierzadko przewyższają przychody. Jak macie rok, 12 miesięcy, 6-12, tu mamy styczeń, tu mamy jakiś czerwiec, tu mamy grudzień, tu jest rok, to we własnej pracy będziecie mieli tak, że mniej więcej podobnie będzie się zarabiało pieniądze. Tam może raz premia większa, raz mniejsza, raz lepsza prowizja, ale mówimy o pracy na etacie jako pewnej bardzo dużej stabilności. Niech to będzie w dobrej robocie 8 tysięcy miesięcznie. We własnej firmie będziecie mieli taką sytuację, że są miesiące, gdzie inwestujecie, nie zarabiacie nic. Są, że zarabiacie dużo. Są, że zarabiacie bardzo dużo. Jest jakieś tąpnięcie i trzeba iść znowu w górę. I tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, jak łatwo można psychicznie się ustawić tutaj w tej robocie na etacie. Jak ciężko prowadzi się firmę, bo tu nie chodzi nawet o prowadzenie firmy, tylko o sposób rozliczenia z kontrahentami. Raz masz super kontrakt, raz niestety po tym kontrakcie masz dół, bo zdobywasz następny kontrakt, ale ci jeszcze nie zapłacili, a tu już musisz inwestować pieniądze. Na to trzeba się przygotować, że tej ścieżki nie będzie, no chyba, że ma się, nie wiem, gabinet dentystyczny jakiś jednoosobowy lub jest się fryzjerem czy fryzjerką, że wiadomo, że przyjdzie tych głów do ostrzyżenia do zakładu 500, prawda, w ciągu miesiąca, każdy zostawi 50 zł, będzie z tego jakiś utarg, na wszystko starczy. Kolejna sprawa, jest takie powiedzenie, nie wiem, czy to nie powiedział
prezes General Motors, ale nie chcę strzelać. Sooner or later the future of your company depends on the people you employ. Czyli wcześniej lub później przyszłość Twojej firmy zależy od ludzi, których zatrudniasz. No ja Wam chcę zdradzić taki tajnik, że 10 czy 15 lat temu tych pracowników było potencjalnych, ludzi do pracy na etacie było dużo, dużo więcej. Dzisiaj ogromnym problemem dla firm jest zatrudnienie kadry. Ta kadra menedżerska ma o tyle dobrze, że to headhunterzy jak gdyby walczą o dobrych kierowników i oni i tak swoje zarobią. Natomiast te prace za 2-3 tysiące złotych dla ludzi, którzy zaczynają, no niby tej pracy jest wiele, ale rotacja wśród tych pracowników jest ogromna. Wiem i to z autopsji ze swoich firm, wiem to od znajomych. Nie wiem, jaka jest recepta, bo gdybym był młodym człowiekiem, tak jak też piszecie w komentarzach, czy poszedłbym do pracy dzisiaj za 1,5 tysiąca złotych, 15 lat temu tak zaczynałem, ale to też były inne realia. Dzisiaj kuszeni jesteśmy reklamami, chcemy żyć bardzo szybko, chcemy zaczynać bardzo szybko. Myślę, że te stawki będą musiały po prostu dla młodych ludzi iść do góry, już idą, ale jak macie swoją firmę, to nie mówicie o przyszłości wszechświata, tylko myślicie o swoim małym ogródku, pracowników brakuje. I to jest duży dylemat. Z tym się musicie liczyć, że otwierając jakiś biznes, pamiętajcie, że dzisiaj już nie ma 30 handlowców, którzy będą aplikować na wasze 3 samochody firmowe do pracy, tylko będzie 2 handlowców na 3 auta. Takie są realia. Jak już macie tych pracowników we własnej firmie, to trzeba ich kontrolować. No ta kontrola, u mnie to był system raportowania, ponieważ firma była... Ja swoje firmy budowałem tak, że byłem ja, robiłem zwykle jakiś taki pseudozarządzik, czyli na przykład 2-3 myślące głowy. Te głowy miały pod sobą po prostu swoje drabinki. Ja starałem się w firmie nie być. To grono to było grono zaufanych ludzi. Tych ludzi w ogóle nie znałem. Podwykonawców raczej też nie. Czy ludzi, którzy pracowali dla podwykonawców, więc dużo swojej... Ten mój sukces finansowy zawdzięczam outsourcingowi i spychologii, że nie zatrudniałem wszystkich. Są tak zwane monopole pionowe, czyli największe firmy chciałyby mieć, jak na przykład jest, wyobraźcie sobie, że co macie? Że macie supermarket i macie sieć supermarketów i ten supermarket zaczyna produkować marki własne i ma swoich kasjerów i swoich magazynierów i swoje tiry przeładunkowe i swoje centra logistyczne. I jeszcze zaczyna, prawda, nie wiem, kupować sad z jabłkami, żeby zrobić sok pod własnym logo. Tak się niestety dzieje. No to jest efekt globalizacji. Na to sobie pozwala korporacja. Mała firma nie jest sobie w stanie na to pozwolić. U mnie kontrola sprowadzała się do raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych od takiej załogi. Czy jak była druga firma, no to od drugiej. Czy jak tutaj żona miała 4 handlowców, no to każdy z tej czwórki zdawał nam relację, co się dzieje i nam to wystarczało. Oczywiście to się skaluje, mogło być ich 10 tam w 4 krajach europejskich, natomiast kontrola i zarządzanie i zatrudnienie pracowników, ten mi czynnik ludzki, powiem Wam, położył psychikę. Ja w wieku 30 lat, żeby gdzieś tam Was przestrzec i że nie za szybko, rozwijałem się jak gdyby dużo szybciej niż rozwijały się mentalnie niż moje firmy. Niestety no tutaj tej koneksji po prostu przestało brakować. Chciałem, żeby te głowy rozwijały się razem ze mną. Nie szło to może do końca aż tak dobrze. Rodziły się jakieś frustracje z mojej strony, z ich strony. Więc nie starajcie się do tego nie doprowadzać, ale zobaczycie, jak zarządzanie waszymi ludźmi, waszym projektem będzie trudne. To jest ogromna sztuka. Będziemy tej sztuki się zresztą uczyć. Kłopoty ze zbytem towaru. Dzisiaj wyprodukować możecie sobie dowolną usługę, dowolny produkt. Możecie się zastokować, możecie kupić sobie wielkie magazyny. Natomiast trzeba to sprzedać. Kiedy każdy w internecie walczy ceną, kiedy można mieć wszystko, wydaje mi się, że jedyne rozwiązanie, jak tu mówimy o wadach, to żeby nie zabijać się jak gdyby o cenę, tylko postarać się wartościować swoje usługi w oparciu o ich jakość. Być może troszeczkę być bardziej niedostępnym, być może odrzucić część klientów, ale zobaczycie, jak dużo problemów będziecie mieli ze zbytem masowego towaru. Brak regularnych wpłat od klientów, a co za tym idzie, płacenie
podatku od niezapłaconych faktur. Ludzie, którzy mają hurtownie, którzy mają duże firmy usługowe, czy w branży budowlanej, czy jakichkolwiek innych, wiedzą, że to nie jest sztuka zrobić robotę za 3 200 000 zł. Takich robót to jest dużo. Sztuka to jest po pierwsze, żeby kontrahent w ciągu 60-90 dni w ogóle za to zapłacił. Druga sprawa, że nawet jak nie zapłaci, to wy musicie, oczywiście tu pokrywacie pewne koszty, ale VAT od zysku, ja mu to mówię w przypadku w ogóle małej firmy, w spółkach to jest jeszcze kwestia dywidendy, kwestia CIT-u, więc te podatki mogą być, jeżeli nie będziecie optymalizować, jeszcze większe, ale w przypadku małej działalności płacicie 23% VAT-u i 19% dochodowego, niezależnie od tego, czy kontrahent zapłaci Wam pieniądze. No, dla mnie z państwowego punktu widzenia jest to w ogóle paranoja, że policja ściga jakieś babcie, które handlują sobie sznurówkami na rynku czy gdzieś tam na ulicy, a nie ściga, czy nie pomaga ścigać chociażby tego typu kontrahentów. Jeżeli powiecie, że Urząd Skarbowy pomaga, to wcale nie pomaga, bo Urząd Skarbowy oczywiście może pomagać takiemu przedsiębiorcy, natomiast wtedy ściga wszystkich Waszych klientów. Więc normalnego rozwiązania nie ma, ale dużo Waszych firm się wyłoży przez to, że obsłużycie, może nie aż tak duże kwoty, ale zobaczycie, że wystawiając nawet 20 faktur po 10 tysięcy, jeżeli co drugi kontrahent Wam nie zapłaci, a marże są małe, to zaczniecie pracować na podatki i będziecie tracić wolność finansową i będziecie tracić w ogóle percepcję, po co to robicie. Nie doprowadzajcie do tego. I tak tak będzie, ale starajcie się nie doprowadzać. Kolejna sprawa to jest taka dziwna rzecz jak ZUS, że w przypadku jednego czy dwóch pracowników to jest nic, to tam płacicie 2-2,5 tysiąca i jest ok. Ale jeżeli tych pracowników będzie jeden człowiek plus na przykład 30, czyli średniej wielkości, nawet mała firma, i ci ludzie tutaj wśród tej 30, no do zarządzania resztą będą zarabiać więcej, to są, słuchajcie, setki tysięcy złotych płacone do ZUS-u, z którego nie za wiele jest, ale no trzeba to po prostu zapłacić. Biznesy wszystkie nowe, które będę uruchamiał, to będą biznesy, gdzie tylko B2B. Masz firmę, robię z Tobą biznes, natomiast niestety nie będę mógł zatrudniać pracownika, bo to zatrudnienie, to jeżeli ja mam mu dać dychę, to połowę zapłacę ZUS-u i podatku, więc nie ma to sensu. Każdy musi optymalizować się jako nawet najdrobniejsza działalność. Ale Wy, chcąc zatrudniać ludzi, po prostu będziecie się musieli z tymi opłatami ZUS-owskimi zmierzyć. Tu nie mam pretensji do ZUS-u. No, ZUS po prostu jest, państwo jest, można się w każdej chwili z niego wyprowadzić, ale Wy jako przedsiębiorcy kalkulujcie sobie, że te kwoty pójdą. Mało tego, jeszcze jest takie refleksyjne pytanie w ogóle, po co to płacimy, ale to już możecie w komentarzach odpowiedzieć. Ja z przepisami, nie, jest kupę problemów z przepisami. Mam tutaj przepisy, zwłaszcza w dużych firmach, ich zmienność. Jak rozmawiam z dużymi spółkami, to wierzcie mi, że oni się nawet nie martwią o zbyt, o pracowników, o podatki, bo są bardzo dobrze przez adwokatów obstawieni. Natomiast przepisy są tak zmienne i często tak dziwne, że przedsiębiorca, zwłaszcza w dużej firmie, no nie wie po prostu, czy iść w lewo, czy iść w prawo, a tam w grę wchodzą na przykład ultramilionowe utargi, tak? 50-100 milionów złotych rocznie. Dla mnie są to kwoty spore. No a wyobraźcie sobie, że nie wiecie, czy fakturę wystawić na taki, czy na taki procent VAT-u. Przepisy, no wyobraźcie sobie tu anegdota. Rejestruję teraz spółkę pod te nasze szkolenia i pani przez telefon w centralnej informacji kredytowej, nie kredytowej, tylko podatkowej, nie wie, czy ja mam Wam wystawiać faktury z VAT-em, czy bez. Ona po prostu nie wie i czyta mi na sucho przepisy. Nikt nie wie, co mam zrobić dzisiaj jako szkoleniowy, bo ja niestety doliczam Wam VAT do tych faktur. Przecież są to szkolenia. Podobno, jeżeli chodzi o szkolenia, to VAT-u nie ma. Podobno, jeżeli jest się jakimś tam w zrzeszeniu związków szkoleń czy jakimś innym, to nie ma VAT-u, a jak się jest, to nie ma, a jak się nie jest, to się płaci. Dla mnie to jest po prostu herezja. No, może można by zrobić VAT, nie wiem, 10% i każdy, kto szkoli, niech płaci 10%, a dzisiaj jeden bierze plus 23%, drugi nie. I to jest malusieńki projekt. Wyobraźcie sobie, że handlujecie stalą i coś się zmienia. Przepisy.
Z dobrych wieści, nie uczcie się przepisów na pamięć. Są kancelarie podatkowe, są kancelarie prawne, są biura księgowe. Korzystajcie z tej wiedzy, że przedsiębiorca to też nie jest człowiek, który musi na wszystkim się znać. Mylenie przychodów z kosztami. Na tym się przewraca bardzo wiele osób. Poświęciłem temu odcinek, że tam przychody, a dochody. Często będzie w waszej firmie tak, że zrobicie 500 tysięcy złotych utargu, ale tak naprawdę zarobicie z tego na przykład 30 tysięcy. A tak naprawdę po podatkach to zarobicie na przykład 20. A tak naprawdę to będziecie minus 70, bo parę procent z tych klientów wam jeszcze nie zapłaciło. Więc ta prawda księgowa, a prawda faktyczna, to jest troszeczkę jak filozoficznie z tym, jak ktoś wygląda, a jak jest naprawdę, a jak jest w środku. To jest to, co boli przedsiębiorców najbardziej. Że widzą to, księgowo mają to, a są w czarnej dupie. I to w firmie jest najtrudniejsze. Suma summarum, żeby was pocieszyć, że jak to zrobicie razy 12 i w końcu wam ci klienci zapłacą i trafią wam się lepsze deale, że z takiej 500-ki na przykład weźmiecie sobie 100, to i tak będziecie na plusie. Ale trzeba się przyzwyczaić, wracając tam do tej sinusoidy, że to nie jest tak, że dostajecie regularną pensję 20 tysięcy miesięcznie, o to trzeba zawalczyć. Nieprzewidziane koszty. No to nawiązanie, tak, że jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jeden pracownik wasz ma wypadek, tu macie w firmie zalanie, kontrahent wam, nie wiem, po prostu zrezygnował ze zlecenia, a dwóch klientów się wycofało z transakcji, nawet ze względów jakichś chorobowych czy losowych, a wy musicie rano wstać i jakoś ogarnąć po prostu organizacją swojej firmy. No i niestety, organizacja to jest organizacja, ale jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, was będą bolały po prostu straty. Napisałem coś sobie tutaj jak średnia pomoc ze strony aparatu państwowego. Jako przedsiębiorcy będziecie mieli kładzione tak zwane kłody pod nogi. Dzisiaj do tych kłód jestem na tyle przyzwyczajony, że to mi nie przeszkadza. Wręcz do tego przywykłem już po latach, ale jak robiłem tą szkołę językową i był sukces w wieku 25-6 lat, taki duży, i jak dwóch policjantów i dwóch strażników miejskich wparowało do nas do firmy, że dziewczyna rozdawała ulotki w tej czapeczce na ulicy Piotrkowskiej i dostałem mandat od Zarządu Dróg i Transportu, że mój pracownik toruje pas ruchu pieszego potykaczem do ulotek i przychodzi czterech funkcjonariuszy mundurowych, żeby wypisać mi mandat, no sorry, dla mnie jest to śmiech. I tego typu, to jest w ogóle tylko głupota, ale takich poważnych rzeczy jak działanie, chociażby zasady działania czy współpracy z Urzędem Skarbowym są po prostu trudne. Uważam, że odrobinę ten aparat państwowy powinien tej empatii po prostu wykazać, zwłaszcza, że płacimy bardzo duże podatki. Jeżeli nawet spóźniamy się z jakimś podatkiem, no to przecież tam są też ludzie, mogliby zadzwonić, czy na przykład podatnik w ogóle żyje. Bo jeżeli podatnik nie żyje, to nie można blokować wszystkich jego kont, bo spóźnił się z VAT-em. Natomiast gówno to kogo w Polsce interesuje. Żyjesz, czy nie żyjesz, czy miałeś wypadek, czy jesteś w szpitalu, czy masz, czy nie masz. Wejdą na konto i po prostu sobie zabiorą. Dobrze do takich sytuacji nie doprowadzać, ale wiedzieć, że nikt was za rączkę nie będzie prowadził. Nie mam jakichś gorszych doświadczeń, bo też zawsze można się czy z urzędem, czy z ZUS-em, czy z każdym dosłownie dogadać. Ten aparat państwowy bardzo zmądrzał. Z opowieści wiem, że kiedyś było strasznie źle, dzisiaj naprawdę jest dobrze, ale tam brakuje bardzo dużo pracy po prostu menedżerskiej. No ale to inny temat. Też wolałem w którymś momencie po prostu wycofać się, śpiewać, nakupić nieruchomości, niż się z tym aparatem bić. Tu mam takie zdanie, przedsiębiorca jest sam. Z kolegą wypijesz piwo, żona powie, kochanie, jesteś bardzo dobry i zaradny. Rodzice powiedzą, no bardzo cię wspieramy, trzymamy kciuki, ale musisz niestety na tym okręcie swojego biznesu być sam mieć świadomość, że tak jest. Na początku praca na kilku etatach i stanowiskach jednocześnie. A no tak. Młodym wilkom się wydaje, że ten biznes to są garnitury, to są krawaty, to są lunche biznesowe. To jest B&I, na które mnie tam zapraszacie.
mi się biznes kojarzy z samochodem, z telefonem, z suchym, zniszczonym gardłem od rozmów telefonicznych, z zajeżdżonymi samochodami na spotkaniach, ze wstawaniem wcześnie rano, schodzeniem późno spać, a nie z tymi krawatami. I zwłaszcza na początku nie udawajcie przedsiębiorców, tylko po prostu ich róbcie. A najlepszym waszym świadectwem są kontrakty czy pieniądze, którymi obracacie, które zarabiacie. To pokazywanie może ma sens, bo rzeczywiście no, etykieta wymaga tego, że w biznesie trzeba się potrafić ubrać. Jak idziecie zrobić dobrego deala, to dobre garnitury trzeba mieć. Ale to nie garnitur robi przedsiębiorcę, a jego efekty. Nawiązując do tego punktu, nie zdziw się, jak na początku nie będziecie stać na sekretarkę, nie będzie stać cię na sprzątaczkę, na kierowcę, jak firmę będziesz robił w pokoju, może nawet w domu rodziców, w domu, nie wiem, gdzieś tam męża czy żony, ale będziesz działał. Poświęcenie czasu, zdrowia, siebie, swojego hobby. Pytaliście, dlaczego zrezygnowałem z karate? Przez biznes. Dlaczego zrezygnowałem przez 10 lat z siebie? Przez biznes. Dlaczego podupadłem na zdrowiu? Przez biznes. Dlaczego straciłem 10 lat czasu? No bo biznes. Gdybym tego nie poświęcił, nie byłbym tu, gdzie teraz jestem. Wywalczyłem sobie odrobinę swojej wolności, ale poświęciłem szmat swojego życia. Wniosek dla ludzi, którzy oglądają ten kanał, obyście nie poświęcili 50 lat swojego życia, bo po prostu nie warto. Zaniedbywanie rodziny. Nie powiecie mi, że jest biznesmen, który na początku swojej drogi i kariery potrafi być dobrym, czasowo zorganizowanym mężem, tatą, synem, ojcem i tak dalej. Tak samo to dotyczy kobiet. Jeżeli wchodzisz w biznesy, po prostu cię 12 godzin dziennie nie będzie. Nawet jak będziesz ciałem, to nie będzie cię duchem. Stąd niszczy się te relacje, jest niezrozumienie ze strony bliskich. I w ostatnim punkcie, bo tu Piotr macha, że kończy się czas, brak stabilizacji organizacyjnej i finansowej tak naprawdę na każdym etapie prowadzenia firmy, niezależnie czy masz przychodu 1 000 000 złotych rocznie, czy 100 milionów rocznie, poczucie pewnego ryzyka i braku stabilizacji będzie zawsze. Ja wręcz zacząłem to ryzyko i brak stabilizacji lubić. Myślę, że w biznes wejdą ludzie właśnie tacy, którzy odrobinę tego ryzyka po prostu w życiu potrzebują. Pewnie was troszkę zniechęciłem i słusznie. Osoby, którym da to do myślenia, niech pomyślą, niech wejdą w ten biznes świadomie. Osoby, które w biznesie tkwią, niech zaczną myśleć o sobie. Budujemy równowagę finansową, a nie obroty na siłę. Tu zapewne wiele wad biznesowych, wielu różnych doświadczeń, które przeżyłem, zabrakło. Także dzielcie się pod spodem komentarzami i radami dla dwóch jak gdyby grup ludzi. Dla tych, którzy o biznesie myślą, żeby w niego wejść, i dla tych, którzy się zagalopowali i w biznesie są za daleko. Ja odcinek kończę. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Z Piotrkowskiej 270, z małego gabinetu, gdzie też kiedyś byłem. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.